Smakowite kino konesera, tym razem z pożytkiem dla oka i dla żołądka. Wielu cieszył fakt, że w naszym mieście można od teraz rozkoszować podniebienia specjałami japońskiej kuchni. Smakowitości przygotowało sary sushi z grudziądza, które wkroczyło niedawno na lokalny rynek. Jak smakuje? Pychostwo. Niebo. Nie, niebo w gębie. Chociaż ostre, ale dobre. Takie lubię. Bardzo dobre. Taki inny smak. Niecodzienny, powiedzmy. Ojejku, i to jak? Bardzo. Co mam jeszcze więcej powiedzieć? Trzeba samemu smakować. No i smakuje pani? Bardzo mi smakuje. Zawsze chciałam spróbować sushi. Dla wszystkich zetknięcie z takimi potrawami było smacznym przeżyciem, a dla niektórych nawet to był ten pierwszy raz. Czyli to w sumie pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Chcieliśmy kiedyś wybrać się do jeszcze jakiejś innej knajpy sushi, ale no niestety nie udało nam się. Pierwszy raz sushi. Wcześniej pan próbował? Ale nie tutaj, nie w Grudziądzu. Najbliżej Toruń. Ale dobrze, że wreszcie tutaj można będzie się troszkę podrasować. Naprawdę bardzo dobra kuchnia, jest to wiadomo od dawna. Kucharze chińscy najlepsi. Nasi im troszkę dorównują, ale nie mają tego talentu, że tak powiem, do przyprawiania, nie? No wiadomo, ostro, na to jeszcze zimne piwko, no i jest komplet wtedy. Cieszy się pani, że w Grudziądzu powstała taka knajpa? Bardzo się cieszę, bardzo, bo do tej pory to tylko w Bydgoszczy mogłam jadać. A w Grudziądzu przynajmniej jest w końcu na miejscu, także się bardzo cieszę. Posileni kinomaniacy udali się na kolejną część imprezy.